Gdyby stał tutaj Rafał, powiedziałby, że to jest najlepszy motocykl turystyczny od BMW. Ale stoję tutaj ja i w sumie się z nim zgodzę, dodam też jeszcze coś od siebie. Nazywam się Piotrek Jędrzejak, to jest BMW R 1250 RS i mamy operację lato, czyli intensywne testowanie motocykli, konkursy, nagrody, spotkania. W tym momencie trwa tydzień BMW. R1250 RS klasyfikuje się w gamie BMW jako motocykl sportowo-turystyczny. I tak jak wspomniałem, dodam od siebie, że jest nie tylko, no nie wiem czy najlepszym, ale zdecydowanie jednym z najlepszych motocykli turystycznych w gamie BMW, ale do tego jest naprawdę zaskakująco sportowy. Jest też bardzo charakterny. Nie jest taki najcięższy, bo waży 243 kg, ma bardzo angażującą tą pozycję jazdy, bardzo chętnie ładuje się w zakręty, prowadzi się pewnie, zwinnie, ale też stabilnie, jeżeli chodzi o trasę. Jeżeli chciałbyś coś mniej stabilnego, a bardziej zwrotnego, to wtedy weźmiesz wersję R, bez owiewki. Ale tutaj mamy RS-a, z owiewką. A propos owiewki, zobaczcie, jaka łatwa regulacja. W dwóch stopniach. I tyle. A jeżeli trzeba więcej, to bierzesz narzędzia i montujesz w inne punkty montażowe. Pozostałe funkcje turystyczne, kufry. Tutaj mamy tylko centralny, ale w zestawie są jeszcze boczne. Wtedy ładowność tego motocykla wzrasta na zupełnie kolejny poziom. W standardzie grzane manetki, a jak nacisnąłem przycisk od manetek, to się okazało, że grzana jest także kanapa. Grzanie manetek jest tutaj w standardzie, w 5 różnych stopniach grzania, natomiast kanapa podgrzewana jest już opcją dodatkową do dopłacenia, też w 5 stopniach. No i ten silnik, czyli tak jak wspomniałem, najbardziej charakterny element tego motocykla. 1250 pojemności, shift cam, czyli zmienne fazy rozrządu. No i wartości. 136 koni mocy i 143 Nm obrotowego. W praktyce to oznacza, że ten motocykl tak jakby prowadzi się, jakby nie miał skrzyni biegów, bo wystarczy wbić na mieście czwórkę, na trasie szóstkę i nic Cię nie obchodzi. Momentu jest po prostu ogromna góra, on się wyciąga z każdych prędkości obrotowych, nawet nie trzeba redukować. Ale redukowanie to też niezła zabawa, tak samo jak zmiany biegów do góry, bo mamy standardowo quick shifter. I nie dość, że ja po prostu strasznie lubię quick shifter w motocyklach, to tutaj ma jeszcze taki dodatkowy aspekt, dodaje efektów dźwiękowych, bo przy każdej zmianie do góry i w dół lekko sobie poprychuje ten silnik, podstrzela z wydechu, tu jest napisane Akrapowicz, więc to może dlatego, nie jest głośny, nie jest upierdliwy, jest po prostu bardzo, ale to bardzo satysfakcjonujący. Na rok 2023 R1250 RS dostał kilka nowości. Między innymi na przykład ABS Pro i kontrolę trakcji Pro, czyli tą lepszą na wyższym poziomie, czułą na zakręty, która po prostu pomaga w sytuacjach podbramkowych. Jest też system DBC, czyli dynamiczna kontrola hamowania. Polega to na tym, że gdy już hamujemy, to żebyśmy przypadkiem nie dodali gazu, komputer to kontroluje. Mamy też wskaźnik jazdy ekonomicznej, nowy tryb wyświetlania sport, gdzie można sobie podejrzeć takie dane typowo sportowe, jak przeciążenia albo stopień przechylenia, to fajne jest. I bardzo fajną rzecz w motocyklach, która no, w motocyklach nie jest zbyt popularna, czyli SOS. Jeżeli coś mi się stanie na trasie, to mogę kliknąć ten przycisk i połączę się ze służbami ratunkowymi, ale jeżeli coś stanie mi się bardziej, motocykl będzie koziołkował, a ja stracę przytomność, to system wykryje te przeciążenia i sam wezwie służby. A to może pomóc w uratowaniu życia. RS-em jeździmy w ramach operacji Lato, a operacja Lato to 6 tygodni intensywnych testów motocykli, 6 tygodni różnych marek. Teraz mamy tydzień BMW, później kolejni partnerzy, ale to także spotkania z Wami, czwartkowe, pod stadionem, gdzie możemy po prostu pogadać o motocyklach, a może także przejechać się gdzieś na kawę. Ale operacja Lato to też konkurs, bo dzięki naszym sponsorom BNP Paribas, Schubert, Motul, Excite, TRW i 4Ride mamy dla Was fajne nagrody. Możecie wygrać m.in. Schuberta S3, kask sportowo-turystyczny, albo zestaw plecak z chemią motocyklową od Motula, albo zestaw klocków od TRW, akumulatory od Excite'a. Wszystkiego jest sporo, a także koszulki Motogen. Co trzeba zrobić?
zrobić fajne zdjęcie albo film motocyklowy, wrzucić go na którąś z platform social, oznaczyć Motogen hashtagiem Operacja Lato i małpka Motogen i już, to tyle. Czekamy na Wasze kreatywne prace i czekamy też na Was na spotach. Do zobaczenia!